Wielu z Was zadaje mi pytanie, czym jest przepona? Po co nam przepona? Czy to w ogóle jest przepona? Czy to nie jest przepona? Do jakiego liceum chodziła przepona? Jakiej muzyki słucha przepona? Czy przepona bardziej lubi tutaj owoce czy warzywa z rodziny psiankowatych? Czy... No! Generalnie na te pytania nie odpowiem, ale słuchajcie, nauczyłem się na pamięć. Na pamięć się nauczyłem. Przepona to główny mięsień oddechowy, stanowi dolną ścianę jamy klatki piersiowej i przegrodę, która oddziela ją od jamy brzusznej. Przepona jest zbudowana z części mięśniowej i ścięgnistej. Część mięśniową można dodatkowo podzielić według kryterium miejsca umocowania przepony na część żebrową, lędźwiową i mostkową. Tego nie wiedziałem. Aktywność oczywiście musiałem przerwać ten piękny wykład, no bo bym się zanudził na śmierć, czytając tą czystą teorię. Nas nie interesuje teoria, mnie interesuje praktyka i to, jak używamy przepony w śpiewie. Najprostszy test, jak sprawdzić, czy oddycham w ogóle przeponą, to jest to, żeby sobie stanąć przed lustrem i po prostu wziąć oddech, jeżeli oddychacie tak. Podnoszą wam się barki, podnosi wam się klatka piersiowa, to niestety nie jest to oddech przeponowy, jest to oddech zmęczonego biegacza. Dlaczego? Bo przepona jest tym mięśniem, to nie jest magiczne trzecie płuco, bo niektórzy tak myślą niestety. Powietrze nie leci do przepony. Oddychamy przy użyciu przepony, czyli przy użyciu pewnego mięśnia. Nie przy użyciu klatki piersiowej, czyli ten oddech nie jest płytki, bo ten dźwięk też byłby płytki. A my chcemy dźwięk, który będzie bardziej osadzony w ciele, bardziej konkretny i który ma o wiele więcej energii sam z siebie. I dlatego nam potrzebna jest ta przepona. Więc ten dźwięk... Ha! 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 Klatka piersiowa po prostu ma zbyt płytki oddech. Więc, co z tą przeponą? Nie słuchajcie takich, jak ja słyszę takie teksty, że na przykład ktoś mówi, słuchaj, wiesz, musisz po prostu bardziej podeprzeć przeponą, bo jest tam troszkę nieczysto. To frazowanie jest słabe, bo po prostu nie było podparcia przeponą. Wiesz co, śpiewałbyś lepiej, gdybyś podparł przeponę. Wiesz co, nie używasz przepony i dlatego po prostu te dźwięki ci tam spadają, wiesz? Wiesz co, nie używasz przepony, masz złe vibrato, wiesz co? I przepona jest generalnie lekiem na całe zło i najważniejszą rzeczą, naszym wokalnym bogiem. Nie. Przepona nie jest wokalnym bogiem, jest jednym z trzech elementów, czyli oddech, które są ważne, żeby profesjonalnie śpiewać i mieć dobrą emisję głosu. Czyli oddech, przepona, mięśnie, czyli praca tutaj wszystkich mięśni strun głosowych i samogłoska, trzeci element. Jeśli działa tylko jeden, a pozostałe dwa nie działają, to choćbyście nie wiem, co z tą przeponą robili, to nie będzie działać. To samo jest w drugą stronę. Jeżeli tutaj nie działa i tu nie działa, znaczy tu działa dobrze, ale jest słaby oddech, no to tak samo. Więc jakby jeden z trzech ważnych elementów. Więc biorę oddech. Przeponowy, najczęściej mi się tutaj ten brzuszek wypina, nie? Nie musi tak być i ja zachęcam do tego, żeby tak nie było, bo mogę wziąć oddech przeponowy. Owszem, coś tu pracuje, ale też pracują tutaj te mięśnie dookoła, bo to jest ważne, żeby no niekoniecznie taki bebzolek piwny tutaj pompować. O, fajnie wygląda. Szczególnie jak mam bardzo obcisłą sukienkę, jestem wokalistką, więc nie polecam. Najlepiej o przeponie myśleć w ten sposób, że jakbyśmy się owinęli jakąś folią spożywczą dookoła, albo dziewczyny znają temat, kiedy mogą się zcisnąć jakimś ciasnym gorsetem, zapewne. Mam nadzieję, że faceci tego nie robią. I wtedy jakbyśmy chcieli po prostu się rozepchnąć tutaj, rozepchać na tej przestrzeni tak dookoła. Czyli nabieramy sobie powietrza. Tak jakbyśmy tutaj koło ratunkowe, które chcemy rozepchać. I wypuszczamy. I to jest bardziej efektywne, bo możemy jeszcze więcej tego powietrza nabrać i on ma jeszcze większe poczucie jakby osadzenie w ciele. Dobra, więc do praktyki. Jeżeli używacie oddechu takiego, to znaczy się, że nie oddychacie przeponą, więc jak znaleźć ten oddech przeponowy? Ja używam najprostszej metody, czyli kaszlenia. Jeżeli kaszlecie, ale nie róbcie tego poprzez struny głosowe, czyli nie bo sobie po prostu zedrzecie głos. Chodzi mi o samo powietrze, czyli odcinamy dźwięk, dajemy samo powietrze. To jest właśnie ruch przepony. Teraz sobie wyczajam, okej, to się tak robi, jak bym tu wiedział, nie? Chodzi o to, żeby poczuć, jak ta przepona ma pracować. Można oczywiście próbować izolować ciało. Chodzi o to, żeby tu się nic nie ruszyło, a tylko tutaj. Ale ja już z praktyki wiem, że większość z Was po prostu, jak nie umie tego oddechu znaleźć, to na pewno go nie znajdzie tak, że tu zablokuje, a tu nagle będzie oddychać cudownym sposobem. Trzeba to jakoś uruchomić. Taki naturalny śmiech też jest tym jakby prowoderem do uruchomienia przepony.
Ale no ciężko też czasami się tak naturalnie śmiać. Można po prostu w takiej sytuacji sobie, okej, wyczuć, złapać się tutaj przez chwilę i poczuć, jak ta przepona pracuje. Dobra, więc jeżeli już sobie tam pokasłaliśmy chwilkę. To próbujemy wyczuć po prostu, jak ten mięsień pracuje i tam nabierać tego powietrza, żeby to powietrze szło głęboko, żebyśmy czuli, jakby ono szło do brzucha, a nie tutaj, nie? Do klatki piersiowej. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli to wyczujecie, to już możecie przejść do ćwiczeń przeponowych. Jakie możemy robić ćwiczenia przeponowe? Najprostszych kilka. Pierwsze, bierzemy głęboki oddech i wypuszczamy powietrze na długim dźwięku, czyli aż nam się to powietrze skończy. Jak nam się kończy już, żeby nie tracić czasu, wypuszczamy resztkę i nabieramy od nowa, czyli robimy i nabieramy jeszcze raz. I znowu, oczywiście bez gadania, nie? Co jest ważne, żeby to ten wydech był równomierny. Czyli a nie albo mocno potem spada. Nierównomierny wydech, konkretny. Jakby schodziło z nas równomiernie powietrze, jak z materaca. No i to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie, które możemy robić, jak sobie to już poćwiczymy, popracujemy tą przeponką, to jest po prostu punktowe oddychanie. Na jakimkolwiek rytmie, na rytmie piosenki, który znacie, cokolwiek. Możecie sobie po prostu. Widzicie, jak tu pracuje mi koszulka, nie? Czyli po prostu ta przepona znowu tutaj wypełnia pewną pracę. Czyli wiemy znowu, że ten oddech jest stąd. W sensie, że tu te mięśnie pracują, a nie. Nawet tak nie mówię. Dobra, jeżeli to nam fajnie działa, to oddychanie, no to jedziemy teraz na ćwiczeniach, które już są zbliżone do śpiewania, czyli na ćwiczeniach na dźwiękach. Zaczynamy od zy, czyli takiego półdźwięcznego, przepuszcza jeszcze nam dużo powietrza, ale już ma zwarcie. Czyli bierzemy sobie oddech, używamy cały czas przepony, myślimy o tym. Tak, jeżeli mogę odłączyć struny, wtedy jest samo powietrze, jak dołączam struny głosowe, mamy już dźwięk. Potem z tego ćwicząc sobie tak na niskich dźwiękach, bo to nie chodzi o to, żeby było wysoko, przechodzimy potem na przykład do samogłoski, czyli z do i. I tak dalej, aż nam tego powietrza starczy. Możemy przechodzić na inne samogłoski, żeby sobie to ćwiczyć. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wyczuć pracę mięśnia przepony. I potem, ćwicząc cokolwiek, śpiewając piosenki, ćwicząc inne ćwiczenia emisyjne, staramy się myśleć o tym, żeby ta przepona działała. Ale najłatwiej po prostu na tych niskich dźwiękach na początku sobie w ten sposób to, że tak powiem, młodzieżowo wyczaić. Więc nie chodzi o to, żeby znaleźć taki teraz zestaw ćwiczeń na przeponę i teraz za każdym razem, jak zaczynamy emisję głosu sobie ćwiczyć w domu, no to ćwiczymy zestaw ćwiczeń na przeponę, tych ćwiczeń, 200 ćwiczeń na przeponę. Wybierz jedno dla siebie. Nie, nie, nie. Ćwiczymy tylko i wyłącznie tą przeponę po to, żeby wyrobić sobie nawyk pracy tą przeponą, a potem każde inne ćwiczenie, które robimy, czy śpiewamy piosenki, robimy już automatycznie przy użyciu przepony. Podsumowując, najpierw próbujemy znaleźć, jak ta przepona tutaj działa, gdzie ona jest, potem stabilny wydech, a potem dołączamy struny głosowe, wydobywamy dźwięk, używając cały czas tej przepony, no a potem już po prostu śpiewamy przy użyciu tej przeponki i to nie stanowi dla nas żadnego problemu. I teraz zakończenie na jednym oddechu, żeby było krótko, ale bulgocze. Subskrybujcie kanał na YouTubie, oczywiście, zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli Wam się podobało, piszcie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące przepony, zapraszam też na Facebooka do polubienia fanpage'u. Zostało mi jeszcze bardzo dużo powietrza. To wszystko dzięki przeponie, hura, to przepona. Ale jeszcze mam to powietrze, nie wiem co z nim zrobię. Może do kuchni pójdę z przeponą.